Kilka tysięcy złotych, rowery czy słuchawki. Takimi nagrodami Sosnowiec zachęca mieszkańców do rozliczania podatku dochodowego w tym mieście. Loteria PIT jest organizowana w Sosnowcu już po raz ósmy. Fatima Orlińska. Loteria od lat cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Tylko w zeszłorocznej edycji wzięło udział ponad 3,5 tysiąca osób, a w rekordowej prawie dwa razy tyle. Jak się jednak okazuje, jeszcze nie wszyscy w Sosnowcu wiedzą, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w loterii. Słyszałam, czytałam dzisiaj na ogłoszeniu. Nie brałam udziału, bo nie składałam osobiście, tylko przez ZUS mi składa. Na pewno się rozliczałam, ale nie wiem, czy coś trzeba było zrobić, to nie, raczej nie brałam udziału. Znaczy ja wiedziałam, ale myślałam, że może z automatu, to ci, co się rozliczą, to będą brali. Nie, trzeba się zarejestrować. Pieniądze by się przydały, tak? Bo można by to wykorzystać w jakiś inny sposób, nie wiem, wycieczka, wakacje czy coś, więc myślę, że gotówka jak najbardziej. W loterii podatkowej udział może wziąć każdy, kto ukończył 18 lat i swoje zeznanie podatkowe za 2023 rok złożył w Sosnowieckim Urzędzie Skarbowym. Żeby się zarejestrować, wystarczy wypełnić internetowy formularz lub pobrać go ze strony internetowej i fizycznie złożyć w urzędzie. Celem loterii jest nie tylko przyciągnięcie nowych i zatrzymanie obecnych mieszkańców Sosnowca, ale również pozostawienie ich pieniędzy w budżecie, z którego realizowane są miejskie inwestycje. Te pieniądze, zostając w Sosnowcu, są przeznaczane na wszystkie rzeczy na terenie naszego miasta, od edukacji, poprzez zdrowie, place zabaw, sport. Każdy aspekt, każda dziedzina naszego życia zawiera jakiś promil tej kwoty, która zostaje w naszym mieście. To nie jest tak, że realizuje się z tych pieniędzy jakąś jedną rzecz, na przykład wyłącznie place zabaw albo nowe boiska przyszkolne. Wydaje się je na wszystkie potrzeby naszych mieszkańców. Loteria PIT w Sosnowcu organizowana jest już po raz ósmy. Na przestrzeni ostatnich lat Urząd Skarbowy odnotował wzrost liczby podatników składających swoje zeznania w Sosnowcu. Jednak nie można jednoznacznie powiedzieć, czy to efekt na przykład loterii. Obecnie nie prowadzimy statystyk, które wskazywałyby, dlaczego podatnicy rozliczają się w naszym mieście. Może to mieć m.in. wpływ polityka prowadzona przez Urząd Miasta. Realne przełożenie na liczbę składanych zeznań w Urzędzie Skarbowym w Sosnowcu mają na pewno przepisy prawa. Obecnie możemy zauważyć tendencję wzrostową w zakresie składanych deklaracji w okresie ostatnich 5 lat. Chętni do wzięcia udziału w loterii mogą zgłaszać się do 4 sierpnia włącznie. W tym roku nagroda główna to czek na 10 tysięcy złotych, kolejne to 5 tysięcy oraz wartościowe rowery i słuchawki.